Ponieważ dzisiaj mamy tydzień modlitwy i chcielibyśmy do Boga naszego zwracać się w naszych westchnieniach, z naszymi pragnieniami, marzeniami. Dlatego ten piękny, wprowadzający wykład na temat kazania Pana Jezusa Chrystusa, który wszystkich zachęcał do tego, aby podjęli walkę o zbawienie. Wiele ludzi próbuje osiągnąć jakieś cele i najbardziej przeżywamy ich porażkę wtedy, gdy już są tuż u celu i im się nie uda osiągnąć czegoś. Gdyby ktoś miał przepłynąć dystans tam, załóżmy, ileś kilometrów i przed samym brzegiem by utonął, to byśmy powiedzieli, no coś strasznego. Tuż u celu i nie osiągnął tego celu. Słyszałem o takich przypadkach, że ludzie biegli w maratonie i zużyli całą swoją wewnętrzną energię i przewracali się kilka metrów przed metą i nie znajdowali w sobie żadnej siły, żeby nawet doczołgać się te 3, 4, 6 metrów, żeby przebyć linię, przebyć metę. To nas szczególnie porusza. Ale co to jest tam pływanie, bieganie, skakanie? Też jak ktoś przeskakuje poprzeczkę, uwielbiam przyglądać się, jak przeskakują poprzeczkę o tyczce. Jaka to jest sztuka? Wbić tyczkę w odpowiednim miejscu i żeby to ciało tak pięknie zostało wyniesione. Ale nieraz widzimy, mówimy łokciem. Już był z drugiej strony i zrzucił poprzeczkę. I tak narzekamy, mówimy prawie, że z drugiej strony i nie udało mu się. I wiem, że Paweł też się przyglądał różnym sportowcom i tak zastanawiał się nad tym, czy on przebiegnie swoje życie tak, żeby zdobyć koronę chwały. Nie wiem, jak oceniacie swoje zbawienie. Czy to jest coś wielkiego, ważnego? Czy to jest coś istotnego? Czy chcecie być zbawieni? Może są takie osoby, które mówią, no ja wiem, mama mnie tu przyprowadza, no to chodzę. Nauczyłem się tutaj chodzić. Ale czy chcesz być zbawiony? Czy masz w swoim umyśle takie wyobrażenia? Bo ja próbowałem sobie wytworzyć. I jak tak zacznę zastanawiać się, to chcę uchwycić to, co Paweł mówi, że oko nie widziało, ucho nie słyszało. Wyobrażam sobie cudne miasto i gdzieś spod tronu Bożego wypływa aż dzwoniący, czysty, wspaniały strumień. Woda życia. I płynie przez miasto i w pewnym momencie jest drzewo, które jest po obu stronach tego strumienia, tego potoku, tej rzeki. I rośnie, i to jest drzewo żywota. I możesz podejść, zerwać owoc, zjeść. I Pan Bóg mówi, no właśnie o to chodziło. Zjadając ten owoc, który czerpie wodę z rzeki żywota, która od tronu Bożego wypływa, będziesz żył na wieki. Jest to kraj sprawiedliwości, życzliwości, uprzejmości. Kraj, gdzie nikt nikogo nie zabije, nie popchnie. Gdzie zwierzęta nie będą ludziom szkodzić, a ludzie będą z największym szacunkiem zwracać się do siebie i do zwierząt. Jest to kraj, gdzie możesz chwycić ukochane swoje osoby za ręce i powiedzieć wiecznie żywi. To jest niesamowite. Jest to kraj, gdzie nie będzie starości, gdzie nie będzie chorób, cierpienia, gdzie
Ci, którzy teraz o lasce chodzą, to będą aż skakać w radości. A jacy slim, jacy piękni, jacy ładni, jacy zbudowani. Marzę o tym. Chcę widzieć dziecko, które wkłada rękę do gdzieś jamy wężowej i rodzice mówią, ha, może złapie, może nie. Chcę widzieć, jak się baranek pasie z owcą. Słyszałem kiedyś, że jeden człowiek postanowił uszczęśliwić niewidomego. W dużym mieście niewidomy siedział, a ten powiedział, raz dam pieniędzy, ale dużo. I wziął kilka takich banknotów o dużym nominale, dał w ręce tego niewidomego, a ten zaczął je obracać, zdjął okulary, popatrzał na nie i z radości aż podskakiwał, aż mu wzrok wróciło. Chciałbym zobaczyć ślepych, którzy się cieszą, chromych, którzy skaczą, głuchych, którzy słyszą doskonale, śpiewają przepięknie. Chciałbym zobaczyć swoją ojczyznę. Marzę o tym. Chcę tatę chwycić w ramiona i uściskać. Chcę się spotkać z mamą. Chcę spotkać się z tymi, których pochowaliśmy. Chcę, aby śmierć przeminęła na zawsze. Marzę o tym. I takie marzenia miał kiedyś podobne Mojżesz. I marzył o tym, żeby wejść do ojczyzny, ale przeczytaliśmy w Piśmie Świętym takie słowa, które są tak straszne, takie smutne. I gdyby Pan Bóg nie miał rozwiązania dobrego dla Mojżesza, to byśmy płakali nad tym Mojżeszem. W 32 rozdziale 5 Mojżeszowej czytam od wiersza 48, że Bóg rzekł do Mojżesza, wstąp na górę Abarim, na górę Nebo, naprzeciw Jerycha, spójrz na ziemię Kanaan i mówi, tam umrzesz na górze. I w 34 rozdziale czytamy od pierwszego wiersza, że Mojżesz wstąpił na górę, na szczyt Pisga, poglądał cały Kanaan i zmarł. Jakie to jest fatalne. Gdyby Pan Bóg nie miał dla niego planu, to bym mówił, Panie Boże, smutno było temu Mojżeszowi. Ale wiecie, wyobrażacie sobie, gdybyśmy my, którzy jesteśmy adwentystami i marzymy o naszej ojczyźnie, gdybyśmy doszli do kresu dziejów tej ziemi, gdybyśmy byli z martwych wzbudzeni i gdybyśmy usłyszeli wyrok, niestety, ale idziesz na wieczne potępienie, na wieczne spalenie. To bym pomyślał sobie, tyle lat biegłem i nie osiągnąłem celu. Czy podzielacie to uczucie tej ważności tej chwili, że jeżeli się do czegoś przykładasz, to przyłóż się całym sercem albo odejdź. Bo nie warto tak udawać, że się wierzy i tak mówię, no tak wierzę, a przy okazji tego kopnę, tego ugryzę. No, ale wierzę tak. Przyjdzie Pan Jezus, no. Czy to jest taka determinacja, że jeżeli podejmuję staranie, to idę z całą siłą. Chcę być zbawiony. Różne są cele w życiu, takie i inne, ale to jest najważniejszy. Ale też marzę o tym, żeby być tam z całą rodziną. Marzę o tym. Ale jak widzę wasze twarze, fajnie by było, jakbyśmy tak wszyscy byli razem zbawieni. Wszyscy. Tam jakieś utraczki czy coś. Ach, wszyscy. Nie ma piękniejszej chwili. Gdyby dołączyli ci, którzy odeszli, to nie jest taki stary zbór, tam niewielu odeszło. Ale to się nie liczy na ilość, ale tam są skarby nasze. One muszą też zmartwychwstać i będziemy kiedyś razem i przyjść przed tron Boży i powiedzieć, Boże,
Cudnie to zrobiłeś. Jesteśmy zbawieni. Ale ci, którzy nie wierzą w coś takiego, albo ich wiara się chwieje, to jest najgorszy stan, to jest katorga. Jeżeli jednego dnia wstaję i mówię tak, chyba będę zbawiony. Nieźle idzie w życiu. Drugiego dnia wstaję i mówię, koniec. Nie będę zbawiony. Jestem grzesznikiem. Trzeciego dnia mówię, może się jakoś uda. Czwartego dnia i takie ciągle, takie falowanie. W historii Kościoła właśnie coś takiego miało miejsce, że zauważamy we wczesnych wiekach chrześcijańskich, a przez jakiś czas chciałbym się tylko na Lutrze zatrzymać, że ludzie w poszukiwaniu zbawienia, no wszystko zrobili. Wszystko. Gdyby mnie zamurowano w takiej celi, to ja bym oszalał chyba. I gdyby ta cela miała mi służyć za sypialnię, za stołowy, za łazienkę, za toaletę, to ja bym oszalał. Ja nie lubię zamkniętych pomieszczeń. A ludzie się zamykali i dręczyli swoje ciała. Dlaczego? Bo myśleli, a może będę miał większą pewność zbawienia. I taki malutki otworek, tam wsadzali im jedzenie. Ludzie. I nic im nie przybyło pewności zbawienia. I nie znowu się biczowali. I myśleli, im więcej ran, to ten Bóg jakoś popatrzy na mnie, że taki szczęp krwawy jestem i może mnie zbawi. I biczowali się, biczowali i wcale im pewności zbawienia nie przybyło. Inni pościli. Pościli, żeby już takie wysuszenie jak takie szczapy z drewna. Wysuszone. Nic to im nie dało. Nie zdobyli pewności zbawienia. Na słupach się umieszczali. Słupnicy. I był tam kilkadziesiąt lat. Na słupie, na takiej platformie. I przybyło mu pewności zbawienia? Nie. Ale te zdarzenia symbolizują, jaka jest olbrzymia tęsknota, która idzie przez całe wieki. Być zbawionym. A jeżeli tej pewności nie ma, to życie jest taką ciemną, czarną doliną. Chciałbym opowiedzieć o Lutrze. Dzisiaj jest taka sobota, która jest, nawiązuje do taty i jest związana z tym, jak 31 października Luter przybił tezy do kościoła, prawda? Rozpoczęła się wielka reformacja, ale chciałbym troszeczkę wcześniej opowiedzieć, bo to zaangażowanie Lutra, to wielkie zerwanie się do życia. Wcześniej było tkwieniem w takiej nędzy, w cierpieniu, w bólu człowieka, który chce być zbawiony, ale nie ma żadnej pewności, że jest zbawiony. W historii, kiedy spotykamy Lutra, może zajmiemy się w tym momencie, jak Luter podejmuje studia. Teraz jakby tak młodzież zapytać, może teraz już tak nie, ale w dawnych czasach, jak ktoś dostał się na studia i pytali się, to czym się pan zajmuje? To się mówiło, jestem studentem. To było coś takiego nobilitującego. No jak zdobył magisterium, to taki dyplom. Ale słuchajcie, kiedyś jak ktoś miał magisterium, to mógł wykładać na uniwersytecie. Jak Luter zdobył magisterium, to koledzy mu taką fetę wyprawili. Z pochodniami przez miasto przeszli. Luter był jak gdyby główną postacią tego. Szedł młody naukowiec, zadowolony, szczęśliwy. Ale Pan Bóg miał do Lutra pewien plan. Nie ma czasu, żeby wszystkie wątki opowiedzieć, ale wyobraźcie sobie, że ten Luter oczywiście kochał książeczki. Przedtem nie drukowano książek. Pisano je ręcznie, pięknie, cudownie. I Luter jak podchodził do biblioteki i brał te książki, a jedna była warta, była w cenie przeciętnej jednej wioski. Tak czytał te książki i tak sięgnął gdzieś po
końcową książkę taką, otwiera, patrzy, a to Pismo Święte po łacinie. Wyobrażam sobie, że to musiała być taka księga od deski do deski, gruba, prawda, ręcznie pisana. Luther mówi, to jest Pismo Święte? Bo Luther znał kilka tylko przypowieści, kilka fragmentów z Ewangelii, które czytano w kościele i Luther był przekonany, że to jest całe Pismo Święte. On nie wiedział, że istnieje obszerna księga, która się nazywa Pismo Święte. Jak ją znalazł, otworzył, akurat otworzył na dziejach Samuela. Zaczął czytać, o jak mu się to podobało. Szczególnie ten fragment, że Pan Bóg biednych z książętami stawia, a nędzarza z gnoju wywyższa tak wysoko. Mówi, och, jakie to jest ciekawe, jakie to jest ładne. Zaczął czytać. Od początku przeczytał Pismo Święte od początku do końca. Czytał i czytał. I jak zaczął czytać to Pismo Święte, to Pan Bóg wziął los jego w swoje ręce i zdarzyły się trzy zdarzenia w życiu Lutra, które nim dogłębnie wstrząsnęły. Ludzie zazwyczaj opowiadają jedno takie zdarzenie, ale w zasadzie były trzy zdarzenia. Luter wtedy ma 20 lat. 20 lat, młody naukowiec. Szanowany, lubiany. Wykłada trochę z fizyki, trochę z przyrodoznawstwa. I wtedy zdarzyły się trzy kwestie. Szedł raz do swoich rodziców, wybrał się w taką drogę, a to nie tak łatwo się szło. Różne były zdarzenia i zwierzęta dzikie, no i takie sytuacje. I jak ktoś się wypuszczał w taką drogę, to wychodził z pałaszem. Z taką białą bronią, prawda? Jak to się nazywa? Biała broń do fechtunku. I jak on szedł z tym pałaszem, to ten pałasz mu się tak zaplątał w ubraniu, że przeciął mu ciało i przeciął mu tętnicę. I jak on zaczął tą krew łapać i śliskimi rękami z krwi, nie mógł zatamować sobie krwi. I zaczął wołać wszystkich świętych tam na pomoc, ale jakby nie dostał pomocy z zewnątrz, to by zginął. I wtedy uzmysłowił sobie, mówi, 20 lat, jedno cięcie pałasza i bym zginął. I wtedy mu się przypomniały te sceny z Izajasza, które opisują, że jak będzie sąd Boży, to ludzie będą się aż chowali w skały, prawda? Że będą się lękać nadchodzącego Boga. Że swoje bożki wcisną w dziury, w otwory kretów i wejdą do jaskiń skalnych, do jam podziemnych ze strachu przed Jahwe, od blasku Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. To jemu aż włosy na głowie stawały. Jak czytał te opisy nadchodzącego sądu Bożego. I wtedy zdarzyło się drugie zdarzenie. Jego przyjaciela, kochanego Aleksandra, zabito na mieście. Za nic. A ile to ludzi zginęło za nic? A jak myślisz, a ty możesz zginąć? Pytam się. A w wypadku możesz samochodowym zginąć? I nie troszczysz się o swoje życie i o swoje zbawienie? Czy wiesz, że wisisz na cieniutkiej nitce życia? Na cieniutkiej, wcale nie takiej wielkiej. Zabili Aleksandra na ulicy. Nie wiem, czy za parę tam groszy, jak się to mówi, zabili, za co, ale był zdumiony, był dobity, zamordowano go. Luter pobiegł niezwłocznie dowiedzieć się prawdy i przekonał się, że niestety Aleksander nie żyje. A iluż to ludzi chowaliśmy takich, którzy nie spodziewalibyśmy się, że nigdy, że w tym wieku odejdą. I Aleksander odszedł. Luter sobie pomyślał, ja też mógłbym odejść. I było trzecie zdarzenie. Też szedł z domu i koło Erfurtu rozszalała taka burza, tak pioruny uderzały, że Luter padł na ziemię i wtedy zdjęty strachem wypowiedział słowa,
które były, określiły nowy rozdział jego życia. Bo Luter miał taką zasadę, że jak powiedział, to powiedział. U nas to nieraz bywa tak. Ktoś obiecał komuś jakieś sprawy i ten mówi tak, ale ty mi mówiłeś. A ten mówi, ale nie przysięgałem. Spotkaliście się z czymś takim? Ja się spotkałem. A niektórzy mówią tak, no to nic, że przysięgaliśmy. A co to jest przysięga? To jest nic. Luter był innego zdania. Luter wtedy ślubował Panu, że jeżeli go z tego ocali niebezpieczeństwa, to wyrzecze się świata i poświęci się wyłącznie służbie Bożej. I jak wstał z kolan, to już wiedział, kim on będzie. Jak go Pan Bóg ocalił, to zwołał swoich kolegów i tam grali sobie na jakichś instrumentach, rozmawiali i Luter powiedział, słuchajcie, za chwilę wyjdę i idę do tego klasztoru i poświęcam swoje życie Bogu, bo tak mu przyrzekłem. Ci koledzy mówią, czyż ty, Marcin, oszalał? Ty, młody naukowiec, ceniony w Erfurcie, kochany przez studentów? A on mówi, idę do klasztoru. I wyobraźcie sobie, że tej nocy poszedł Luter do klasztoru. A wziął dwie książeczki z sobą. Jeżeli Wergiliusza, jakieś dzieła, jeszcze jedną książkę. Jak go zobaczyli ci zakonnicy, to tak się uśmiechnęli pod nosem. Po co nam te książeczki? No i zrobili z niego sprzątacza, sprzątał, zegary nakręcał i furtę otwierał i zamykał. A gdy chciał sobie usiąść, to było takie powiedzenie w owym czasie. Cum sacco per civitatem, wór i na miasto. I on brał wór i w owych czasach żebrali mnisi i chodził on, młody naukowiec, po ulicach Wartburga. I jeden mu tam rzucił kawałek ryby, drugi kawałek chleba, pieniążków. W końcu wszechnica wartburska nie mogła tego znieść i uprosili przeora, żeby nie wysyłał Lutra na miasto, bo to im wprost fizyczny ból sprawia. Ale przetarto Lutra po wszystkich kątach. I nie wiadomo, jakby się Lutrowi tam działo, gdyby chodząc po tym klasztorze, w pewnym miejscu zauważył Pismo Święte. Z innych jakichś fragmentów wiemy, że gdzieś miało być niby przykute, żeby nikt jej nie ukradł. Tak samo wielka, duża księga. I znowu zaczął ją czytać i to było balsamem dla jego duszy. Ale jak doszedł do Sądu Bożego, do opisów Sądu Bożego, przyjścia Jezusa Chrystusa, gdy przeczytał z Pisma Świętego na przykład z 14 rozdziału listu do Rzymian takie oto słowa. Dlaczego więc ty potępiasz brata swego? Dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Bożym. Czy wiesz, że staniesz przed Trybunałem Bożym? Prawdę tutaj pisze pod natchnieniem apostoł Paweł, czy nie? Wszyscy staniemy. Absolutnie wszyscy. W 2 Koryntian 5:10 czytam znowu potwierdzenie tego. Czytam takie słowa. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, ale aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. A ten tekst już wszyscy znamy. Suma wszystkiego, coś słyszał, Boga się bój. Bo co? Każdą sprawę Bóg na sąd przywiedzie. Czy wiesz, że każdą sprawę Bóg na sąd przywiedzie? Masz w życiu takie sprawy, że nikt nie wie, tylko ty wiesz. Takie grzechy, które tylko ty wiesz. I tamte grzechy zostaną przedstawione. Wszystkie. Czytaliśmy dzisiaj o nieumyślnych, umyślnych, buntowniczych, takich, siakich. Wszystkie grzechy mojego życia będą tam przedstawione. Wszystkie. Moje i twoje. Ale
Niektórzy mówią tak, a co mi tam? Tam jakoś się przemknę do nieba. Tylu ludzi ma nadzieję, to ja jakoś tam przejdę. Nie? Czytamy, że będzie rozpatrywane moje i twoje życie tak, byśmy byli jedynymi podsądnymi. Jedynymi. Jak Luter o tym przeczytał, to postanowił wystrzegać się grzechów. Na pewno sobie powymieniał grzechy i następnie przyrzekł Bogu, że nie będzie ich pełnił. Bo niektórzy ludzie mają takie zaufanie. Sokrates na przykład tak uważał, że jak on intelektem coś opanuje i postanowi, to tak będzie. No, Luter tak samo sądził. Postanowił i co? I nic. Postanawiałeś sobie kiedyś nie grzeszyć? I co? I nic. I dalej grzeszę. Jak ja bym sobie postanowił, że będę cierpliwy w każdej sytuacji, to ja dzisiaj zgrzeszę. Ale to wiele razy. Jeżeli postanowię sobie, że nie będę fukał na innych tak w zdenerwowaniu, to mam pewne, że zgrzeszę, bo ja nad sobą nie panuję. A jeżeli bym przymierze uczynił z tymi oczami, żeby tylko tam patrzyły, gdzie należy, to one mnie słuchać nie będą. Jestem przegrany, choćbym jak przysięgał. Kiedyś przed tą bursą stanąłem i wymieniłem 3 sobie wielkie grzechy swojego życia i powiedziałem, Panie Boże, te 2 daję w Twoje ręce, ale żeby tak było sprawiedliwie, ja jednym się zajmę. To się jeszcze dotąd nim zajmuję. Choćbyś jak przysięgał, nie dasz rady przysięgą zwalczyć grzech. Ale Luter powiedział tak, ale to działo jest za mocne. Ja muszę zrobić, żeby było słabsze. Pewnego razu mu 4 dni nie dał jeść i nie dał pić. I myślicie, że myśli tylko były w sprawach Bożych? Nie. Pewnego razu 7 dni nie jadł. Nic mu to nie pomogło. I tak biczował siebie. Na podłodze leżał. Przysięgał. Klęczał. Nic nie pomogło. Zły, 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 zły. I chciałbym wam zapewnić, że jak pójdziemy tą drogą Lutra, to chociaż myśmy to samo robili, to niestety, ale efekt będzie jaki? Identyczny. Więc Luter stwierdził, że nie ma, no, on postanowił się chyba skończyć z tym życiem, czy zagłodzić. Zamknął się raz w tej celi klasztornej i zaczęli pukać do niego, a nic, już nic nie odpowiadał. Jak wybili drzwi, to leżał na podłodze i ledwo, ledwo go docucili. Wtedy pojawił się Staupitz. Taki człowiek, który objeżdżał zakon, cały zakony, jak gdyby przełożony nad zakonem augustiańskim, do którego należał zakon, do którego należał Luter. I ten Staupitz tak przyglądał się. Staupitz to był ciekawy człowiek. On mówił tak. On poszukując kadr takich szlachetnych do zakonu, mówił tak. Ora się koniami takimi, jakie się ma. A jak nie ma koni, to orze się i wołami. I szukał koni. A od, mówi, w razie czego to i woły też mogą pracować. I chwała Bogu za to, że woły też pracują. Dzięki temu jestem w służbie Bożej. Każdy jest grzeszny, każdy jest upadły. I ten Staupitz rozmawiał z Lutrem. Czemuś taki smutny, bracie Marcinie? Ach, odrzekł ten. Pokuszenia, które... mówił, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. A Staupitz powiedział, pokuszenia, które wam dolegają są, wierzajcie mi, bardziej potrzebne wam niż pokarm, niż napój. A Luter mówi tak,
Nadaremno powtarzam śluby moje przed Bogiem. Grzech zawsze mnie znów zwycięża. A wtedy Sztaupi się roześmia, mówi, to ja tyle razy już Panu Bogu przysięgałem. Mój kochany, po 1000-kroć ślubowałem Panu Bogu i nic z tego nie wyszło. Jak Bóg mnie nie obmyje i mi nie da błogiego skonania pojednanego z Nim, mówi, to koniec. Ja nie wierzę, mówi, w swoje własne siły. I czasu mamy mało, więc podwiem wam kilka takich momentów. Zaczęli ludzie pocieszać Lutra. I jeden mówił tak. Męczy się tymi myślami, ale spójrz na rany Jezusa Chrystusa, na krew, która została przelana dla twojego zbawienia. Jeżeli nie znajdziesz ukojenia w ofierze Chrystusa, nie znajdziesz nigdy w swoich czynach. Bo ludzie nie zdają sobie, jak są przewrotni, jak są fałszywi, jak są okrutni. Jak już nie biją, to śmieją się i szydzą sobie z innych. Jak nie wypowiedzą słów, to w ich myślach. To są, my wszyscy to jesteśmy kanibale. To trucizny chodzące. Jeżeli nas Pan Bóg nie zbawi swoją łaską, to w nas nie ma nic dobrego. A jak myślisz, że coś jest dobrego w tobie, to Pan Bóg mówi, że to jest tyle warte, co szmata skrwawiona. Nic nie jest warte. Że życie nasze jest przesycone egoizmem, egocentryzmem, zabieganiem o swoje sprawy tylko. W pewnym momencie przyszedł jeden taki starszy i powiedział do niego tak. Ja wierzę w odpuszczenie grzechów. I mówi tak, ale wiesz co? Lecz nie powinniśmy wierzyć, że grzechy odpuszczone są tylko Dawidowi lub Piotrowi. W to to wierzy i diabeł. Przykazanie Boże żąda owszem, abyśmy uwierzyli, że odpuszczone są nam. To jest jeden z piękniejszych fragmentów tej książki. Wierzysz, że Pan Bóg odpuścił Dawidowi? Wierzycie? Odpuścił czy nie odpuścił? A Piotrowi odpuścił grzechy? A tobie odpuścił? Odpuścił. Też odpuścił. Co, to mnie wcale nie interesuje tak bardzo, że Dawidowi odpuścił. Czy odpuścił Piotrowi? Ja się pytam, Panie Boże, czy Ty mnie chcesz odpuścić? I Pan Bóg mówi, tak, odpuszczę Ci wszystkie Twoje grzechy. Bo jakbyś miał być zbawiony na podstawie jakichś Twoich przymiotów, to Ty nie masz ich żadnych. Jesteś grzeszny, jestem do końca grzeszny. Musimy sobie uzmysłowić, nic w nas nie ma, co by nas kwalifikowało do zbawienia. Wszystko jest w Jezusie Chrystusie. I następna jest też taka myśl piękna. Jak dyskutował ze Sztaupicem, to Sztaupic już nie wytrzymał i powiedział tak. A zaś ty chciałbyś być tylko wymalowanym grzesznikiem i mieć wymalowanego Zbawiciela? Ty jesteś prawdziwym grzesznikiem i masz prawdziwego Zbawiciela. I chwała Bogu za to. Jestem prawdziwym grzesznikiem. Adam z Ewą zostali z ogrodu za jedno nieposłuszeństwo wydaleni. A ja mam tego wory całe. Jak nieraz widzę przy parcelach, jak grabią liście na parcelach. Jak to zobaczycie, to pamiętajcie o swoich grzechach. To niektórzy mają przy parceli jeden woreczek. Niektórzy dwa woreczki. A jechałem jedną ulicą, to w dwóch rzędach było kilkanaście worów. To jest obraz mojego i twojego życia. Kilkanaście metrów worów podwójnie ułożonych, z liśćmi. To są grzechy mojego życia. Jesteśmy grzesznikami od początku do końca. Nie jestem wymalowanym grzesznikiem. Jestem prawdziwym grzesznikiem. Ale też jest jedna taka sprawa. Panie Boże, przebacz mi, jeżeli to poruszam. Ale ja nie wybierałem sobie planety, na której się urodzę. Czy się mnie ktoś pytał? Czy ktoś się mnie pytał przed narodzeniem? Zdzisławie,
Na której ty planecie chciałeś się urodzić? Ja się tu urodziłem. A czy ja miałem szansę wybrać sobie bezgrzesznych albo grzesznych rodziców? Pytam się. Nie. Jacy byli, tacy byli. Dziękuję im serdecznie za dar życia, ale co mi dali na pewno? Grzeszną naturę. I dlatego Pan Jezus mówi tak. Wziąłeś grzeszną naturę, ale ja ci wszystko przebaczę. Cudny jest nasz Zbawiciel. Jest fantastyczny. Pismo Święte wyraża taką myśl. I niech to wybrzmi pięknie. Niech to brzmi w naszych uszach. Bo ja nie wstydzę się za Ewangelię. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawienia dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Jak jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I ja wierzę Panu Bogu, że On mnie zbawi. Dlaczego? Bo ja jestem, ja mam troszeczkę Jego podobieństwa. On mnie stworzył na obraz i podobieństwo Boże. Przeżyliście, pytam takie starsze osoby, taką sytuację, jak się dziecko rodzi w domu? Mówię wam, babcie wtedy szaleją. Jedna mówi, ten paznokietek to po mnie. Druga mówi, a ten paznokieciek po mnie. A to uszko tak się krzywi jak u dziadka. I tak się cieszą, że w tym dziecku co jest? Podobieństwo. A Pan Bóg podobieństwo zostawił w tobie. I wiesz, że możesz być zbawiony. Ojczyzna jest dla ciebie. Nie dajmy sobie odebrać tego diabłu, który powie tak, bo diabeł jest straszny. On nie powie ci, nie będziesz zbawiony, tylko ci mówi tak, a takiś jest pewny? A czemuś taki pewny? Posianie wątpliwości jest najgorsze. To jakbyś piasek do trybów zegarka nasypał. To są wątpliwości. Ale Lutrowi kiedyś szatan podobno całą listę grzechów wypisał. A Luter wstał i powiedział tak, a na końcu dopisz to, że Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. Dopisz to. Mam grzechów mnóstwo, ale moim Zbawicielem jest Jezus Chrystus. I to jest nasza wspólna nadzieja. A jeżeli On mnie tak ukochał, jeżeli On tyle dla mnie zrobił, jeżeli On powiedział tak, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, jeżeli przy mnie pozostaniesz. Jeżeli ja tutaj przychodzę razem z wami na nabożeństwo, to tak siadam sobie i mówię, Panie Boże, no wiesz, jak to moje życie wygląda, ale ja chcę być dzieckiem Twoim. Chcę być, Panie, dzieckiem Twoim. Zbaw mnie przez Twoją krew przelaną. Tylko w Tobie jest moja nadzieja. I Pan Bóg mnie zbawia i mi przebacza grzechy i daje mi nadzieję zbawienia. A jak masz nadzieję, to inaczej życie wygląda. Życie jest piękniejsze. Nie musisz iść ciemną doliną i biczować się i trwożyć się i upadać i leżeć w jakichś dziurach i pokątach. Możesz stać i powiedzieć tak. Jestem grzesznym dzieckiem Bożym, oczyszczonym krwią Pana Jezusa Chrystusa. Jest to coś najpiękniejszego. To, co nas stawia znowu na nogi, gdzie nasze oczy znowu są skierowane w niebo. I trwajmy tak przy Bogu. Trwajmy. Módlmy się jedni za drugich. Módlmy się za tych, którzy są prześladowani. Mnóstwo chrześcijan ginie. Módlmy się za nimi. Módlmy się za dziećmi naszymi, za wnukami. Jeden za drugim. Tak jak tu Małgosia powiedziała. Powiedziała, za tymi, których nie za bardzo lubimy. Módlmy się. Niech nas Pan Bóg zmienia. Nie będzie zbawiony ten, który komuś życzy potępienia. Który życzy komuś śmierci. Nie może tak być, bo Jezus Chrystus wszystkich przygarniał, nie cierpiał obudy, ale wielu, później czytamy, kapłanów i przywódców uwierzyło. Dlaczego? Bo był dobry dla nich. On był dobry. Oni nie byli dla Niego, ale On był dobry.
dałby Bóg, aby ten tydzień modlitwy, który się zaczyna, był Twoim obudzeniem się. Dość snu. Mogę zginąć jutro. Jadę tak szybko nieraz. Jechałem za samochodem i spieszyłem się bardzo w piątek. Była taka straszna mgła. I jechałem i wiedziałem, że w każdej chwili może być źle. Wyprzedził mnie ktoś o świetnych światłach. Wpatrzyłem się w tylne punkty i jechałem jak tylko mogłem i nie mogłem mu nadążyć. I wyhamowałem, a później już tak wolniutko jechałem. Dlaczego? Bo mogę zginąć w każdej chwili. Modlimy się za jedną osobą, która jest chora. Każda choroba może mieć zły finał. Dzieci nasze wychodzą z domu. Czy wrócą? Nasi starsi, z którymi się spotykamy, a ja też jestem starszy. Masz pewność, że jutro wstaniesz? Brat Wiśniewski w domu opieki, to jak się już starsi tacy ci mieszkańcy domu Samarytana się tam żalili, że go coś go boli tam. To mówi, czego ty chcesz? Ty już jesteś po okresie gwarancji, mówi. Gwarancja ty z lat 70-80, a ty już jesteś w okresie pogwarancyjnym. Ale za niedługo i ty będziesz w okresie pogwarancyjnym. Wiesz, jak czas szybko leci? Jeżeli nie chwycimy się Jezusa Chrystusa, to życie nasze będzie gorzkie, jak ciemna dolina, którą Luter szedł przed nawróceniem. Ale gdy zrozumiesz, że zbawienie i siła jest w Jezusie Chrystusie, to się życie zmienia. Ale pamiętajmy, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie możemy pielęgnować konfliktów. Nie możemy. To jest w Twoim osobistym interesie. Chcesz być w kraju szczęścia? Tam nas Chrystus zaprasza. Amen.